Powstała nowa federacja, gdzie influencerzy będą grać w piłkę nożną. Sprawdziłem, kto stoi za tym projektem oraz zapytałem Boxdela o rzekome łamanie zakazu konkurencji przez niego samego, jak i Wojtka Gole. Natsu nagrała film, w którym opowiedziała o tajemniczym odejściu Patrycji Mołczanow z projektu Natsu World. Robert Pasut w swoim stylu odpowiedział na Insta Stories Daniela Majewskiego. Już niedługo influencerzy nie będą mogli reklamować zabiegów medycyny estetycznej. Nathan Marceń zasugerował, że celowo wzbudza kontrowersje wokół swojej osoby, a na koniec zebrałem kilka informacji o ekipie, w tym żart Trump. Bez wersów. Witam Was w nowym odcinku z podsumowaniem najciekawszych informacji z sieci i lecimy z pierwszym tematem. Gdy powstało Natsu World, zakładałem, że będzie to projekt budujący zasięgi na kontrowersji i aferach. Osobiście zaglądam tam głównie, jak coś się dzieje, no i jest kolejna okazja. Tym razem chodzi o Patrycję Mołczanow, która najpierw dołączyła do Natsu World, a następnie bez większych wyjaśnień wyprowadziła się ze wspólnego domu. Natsu wraz z resztą domowników postanowili opowiedzieć swoją wersję tej historii. Wyrażała takie chęci, żeby wziąć w tym udział i żeby czynnie brać udział w projekcie. Była też fajnie nastawiona. Ona tak zafascynowana tym, że znowu coś się wydarzy fajnego, że będzie miała z kim tworzyć, no bo też wszyscy tutaj byli szczęśliwi, że Patrycja dołącza. No właśnie, bo ze słów Natsu wynika, że zarówno Patrycja, jak i reszta członków Natsu World byli zadowoleni, że będą razem działać. Wszystko miało być super, ale ostatecznie nie było. Podobno Patrycja albo była zajęta, albo przesiadywała w swoim pokoju i nie chciała brać udziału w nagrywkach. Z początku wszyscy to rozumieli, bo wiedzieli, że jako większa influ ma swoje sprawy, ale z czasem zapomnieli, że ona w ogóle jest w tym projekcie. No i w finale Mołczanow postanowił odejść z Natsu World i tym samym wyprowadzić się z domu. Niestety nawet Natsu, jako jej koleżanka, jednocześnie liderka projektu, nie wie, jaki był powód. Dostaliśmy jakieś tam minimalne tłumaczenia, ale ja do dzisiaj nie wiem, co takiego się zadziało, że Patrycja na samym początku była bardzo szczęśliwa, że weźmie w tym udział, po czym po dwóch filmach, w których wzięła udział, po prostu przestała się angażować. I w momencie, kiedy Patrycja się wyprowadziła z domu, po prostu się wyprowadziła. Spakowała rzeczy i po prostu wyszła z domu. Nie powiedziała cześć, hejka, albo nie wiem, wyprowadzam się, po prostu się wyprowadziła. I Patrycja ze mną nie porozmawiała do dzisiaj. Jako że wkład Patrycji był znikomy, to jej odejście niewiele zmieniło, tak stwierdziła Natsu, która w ostatnich słowach filmu stwierdziła, że nie poczuli różnicy. I teraz przytoczę ten fragment, bo to jedyne słowa, do których Mołczanow się odniosła. Szkoda, że tak wyszło. Mimo że z nami mieszkała, to nie było jej tak dużo, więc nawet to, że ona się wyprowadziła, tak szczerze, my nie poczuliśmy różnicy. Nikt z nas tutaj nawet nie poczuł różnicy, że tutaj Patrycji nie ma. Ewentualnie Dominik. No właśnie, bo na TikToku krążyły różne urywki z filmu Natsu World, w tym ten, który przed chwilą widzieliście, i pod nim znalazł się komentarz Patrycji. Skoro tego nie odczuli, to po co robić 15-minutowy odcinek na ten temat? Swoje zdanie na ten temat przedstawiła również Julia Żugaj, która podczas jednego z wywiadów stwierdziła, że Mołczanow nie zrobiłaby czegoś takiego bez powodu. I chciałabym porozmawiać z Patty bardzo, bo wiem, że coś musiało się stać, że ona podjęła. To nie jest tak, że znam Patrycję, ona nie jest taka, że po prostu obrażam się i wychodzę, jakby musiała mieć jakiś powód do tego. Raczej nie jest to zalążek wielkiej dramy, ale w tym momencie uważam, że Patrycja powinna odpowiedzieć i wyjaśnić, o co chodzi. Głównie dlatego, że film Natsu World pozostawia wiele niedomówień i stawia ją w złym świetle. Może faktycznie miała jakiś sensowny powód i łatwo odbije piłeczkę. W tym momencie trudno stwierdzić, bo nie znamy jej wersji zdarzeń. Na rynku pojawiła się nowa federacja, ale tym razem nie chodzi o karty, nie chodzi o walki, nie chodzi nawet o picie, a o piłkę nożną. Mowa o Move Federation, gdzie na nietypowym, bo owalnym boisku zmierzą się zespoły składające się z dobrze wam znanych influencerów. Co ciekawe, w projekt zaangażowany jest kanał sportowy, w tym Krzysztof Stanowski, który na Twitterze wyjaśnił zasady Move. Przyszedł czas na wielkie football show. Wydarzenie zaangażowani są piłkarze KTS Weszło. Więcej niebawem. Move to przedefiniowanie piłki nożnej, jaką znacie. Nowe zasady i masa sportowych emocji z udziałem największych polskich influencerów. Owalny kształt boiska. Dwie połowy po 10 minut. Gra bez zmian. Jeżeli zawodnik nie ma siły, by kontynuować spotkanie, jego drużyna musi grać w osłabieniu. Każdy team może skorzystać z pomocy superbohatera. Już niedługo dowiecie się więcej. W momencie, gdy nagrywam ten materiał, ogłoszonych jest czterech kapitanów drużyn, a konkretnie znany z ekipy Tromba, a.k.a. Mateusz Trąbka, Wojtek Gola, znana z Team X Monika Kociołek, Michał Boxel Baron oraz jedna z topowych polskich influ, Natsu. Kapitanów, a tym samym zespołów będzie więcej, ale to już trzeba czekać na kolejne ogłoszenia. Udział Moni oraz Natsu wskazuje na to, że w Move zaangażowana jest agencja Spotlight i faktycznie zajrzałem do KRS, gdzie widać, że prezesem zarządu jest Wojciech Michał Szaniawski, który jest to również prezesem zarządu w agencji Spotlight. W zarządzie Move jest również Jakub Jan Michalik, ale o nim nie ma zbyt wielu informacji. Mówię o tym, bo to oznacza, że prawdopodobnie w projekcie wezmą udział inni influencerzy powiązani ze Spotlight. Pierwsza konferencja Move odbędzie się już dziś na kanale sportowym w ramach Hate Parku, który oczywiście poprowadzi Krzysztof Stanowski. Osobiście jestem pozytywnie nastawiony do tej koncepcji, zawsze to jakaś odskocznia od Freak Fightów i o ile projekt będzie sensownie poprowadzony, to zdecydowanie będzie co oglądać. I tutaj mógłbym zakończyć ten news, ale przejdę do drugiej części. Przeglądając Twittera, w tym posty o Move, trafiłem na ciekawy komentarz, który nieco mnie zaintrygował. A to nie jest tak, że oni mają deal z Betclic, a reklamują Fortunę? No i faktycznie, na koszulce Wojtka Goli, jak i Boxdela, którzy są
włodarzami Fame MMA, jak i na koszulce Trąby, który walczy w main evencie Fame 16, widać duże logo Fortuny, czyli jakby nie patrzeć konkurencji BetClicka, który od dawna współpracuje z Fame. W tym momencie przypomniała mi się akcja z Mateuszem Murańskim, który był posądzony przez Tańcule i Szalonego Reportera o reklamowanie ruskiego bukmachera. Wówczas Bogzel i Wojtek Gola mocno się obruszyli, w tym wypomnieli umowy o zakazie konkurencji w umowach zawodników. Nie no, ale firma musi przeanalizować też, jeżeli tam doszło do jakichś zawirowań związanych też z BetClickiem, no nie ma co ukrywać, że w kontrakcie jest zapisane, że zawodnicy... Zakaz konkurencji. No dokładnie, więc... Reklamowania konkurencyjnych. Musimy to sprawdzić, ja przysięgam. Kiedy to było? Nie wiem, o co chodzi, a to jest też godzenie trochę w interesy naszej firmy, co by nie było, no bo BetClick jest naszym oficjalnym. Znaczy to chłopaki to... Oprócz tego mówiłem w ostatnim odcinku o wspólnym oświadczeniu Fame MMA i High League, z którego wynika, że zawodnicy łamiący zakaz konkurencji będą wykluczani z obu tych federacji. Właśnie dlatego zdziwiłem się, że jeden z włodarzy i zawodnik z main eventu nagle reklamują Fortunę, czyli konkurencję BetClicka. W teorii może ich wiązać luźna umowa bez zakazu konkurencji, ale ze słów Bogzela wynika, że BetClick nie zgadza się na promo konkurencji. Taka reklama byłaby strasznie głupia w kontekście pisma Fame i High, gdzie mają problem do Prime o poszanowanie zakazu konkurencji, a sami by je łamali, więc uznałem, że warto to zbadać. I też nawiasem mówiąc, ostatnio Wojtek Gola udzielił wywiadu Kaniewskiemu, gdzie wprost powiedział, że jeśli Popek zawalczy na Prime MMA, to zostanie wykluczony z Fame i High. Jaki jest wasz cel w tym wszystkim? Właśnie cel jest taki, aby zawodnicy szanowali nasze kontrakty po prostu, aby nie dochodziło do takich sytuacji jak teraz, gdzie na przykład, wiesz, Popek ma mieć potencjalną walkę w Prime, nie? Okej, czyli Popek, biorąc walkę w Prime, łamie wasze zapisy kontraktowe? Oczywiście, ma zakaz konkurencji, nie powinien wziąć tej walki. Jeżeli Popek zawalczy w Prime, jeżeli dojdzie do tej walki, to dożywotnio zostanie zbanowany z Fame'u. Napisałem do Bogzdela, żeby się dopytać, o co tutaj chodzi. Otrzymałem od niego oficjalnie brzmiącą wiadomość, która bardziej brzmi, jakby pisał ją Krzysztof Rozpara, no ale jeśli ktoś chce, to możecie zatrzymać i przeczytać całą wiadomość, natomiast ja zacytuję najważniejszy fragment. Oczywiście treść naszej umowy z BetClickiem zna bardzo wąskie grono osób, ja się do niego zaliczam i zapewniam cię, że nasze zaangażowanie w projekt MOVE nie narusza w żadnym stopniu nawet jednego zapisu tej umowy. Powiem więcej, mimo że umowa nas do tego nie obligowała, to poinformowaliśmy BetClick z dużym wyprzedzeniem o naszym zamiarze zaangażowania się w ten projekt. Czym różni się rzekoma promocja bukmachera przez Mateusza Murańskiego od dużego logo Fortuny na bluzce Bogzela, Goli i Trąby? Nie wiem, bo nie mam wglądu do umowy, ale nadal wydaje mi się to nieco dziwne. Przecież podczas MOVE tak samo będą padały formułki sponsorskie, a wszyscy trzej już teraz reklamują tę firmę swoim wizerunkiem. W każdym razie temat mnie zaintrygował, więc postanowiłem go zbadać. Znacie oficjalne stanowisko Bogzela czy też Fame MMA, przy czym osobiście mam wrażenie, że mimo wszystko coś tu nie gra. Robert Pasus rozkręca się w klimatach komentarii i tak jak ostatnio odpowiedział Tańculi Szalonemu Reporterowi, tak teraz odpowiedział Majewskiemu. Chodzi o Insta Stories, na których Daniel tłumaczył się z rezygnacji z udziału w Fame MMA. Pasus przeanalizował jego słowa i wprost powiedział, że nie prowokowałby go przebierankami za Dane i generalnie nie atakowałby jego bliskich. I tam za przykład podał, no przyjdzie Robert przybrany, Pasut przyjdzie przybrany za Dane. Słuchaj, po pierwsze, dwie części są. Pierwsza część. My się przebraliśmy, Czarek i Masny, za Dane i ciebie, bo to była afera wasza. We dwójkę w niej uczestniliście. W walkach dla mnie nie ma Marity. Ona nie istnieje. Jesteś tylko ty. Przecież nie mówiłem nic o dziewczynie Japczana. To nie jest mój styl. Ja się tego i takich tematów nie łapię, bo nie muszę, stary, bo tylko w ciebie bym celował. Naprawdę nie muszę lecieć na boki. Odniósł się również do jednego z głównych argumentów Majewskiego, czyli sensu samej walki. I rzeczywiście, największe emocje wzbudziłoby starcie z Parisem, ale walka z Pasutem również miałaby sens. Mają historię różnych mniejszych lub większych spin, długo działają w sieci i ze względu na obopólną niechęć i różnicę charakterów, to byłoby fajne show. Już nawet sam fakt, że aktualnie Pasut jest ulubieńcem publiki Fame, a Majewski wręcz przeciwnie, budowałoby napięcie wokół tego starcia. No w każdym razie pod koniec maja zgodziłem się na tą walkę 99%, jeśli załatwią jakieś takie wyjątkowe, zajebiste wyjście do walki, żeby po prostu zrobić show, bo ta walka nie byłaby show. Daniel cały czas mówi, że ta walka nie byłaby show takim dużym między mną a nim. Kiedy mamy 5-letnią historię konfliktu czy tam parodii, kiedy on robi 8 lat w internecie, ja robię 10, nasze drogi się krzyżowały, byliśmy mniej więcej w tym samym czasie popularni w piku, jesteśmy charakterystyczni, lubimy się i mamy inne style i to nie byłoby show, nie? No... Wow. Tym, co najbardziej zabolało Pasuta, jest tłumaczenie o znakach, w które wierzy Majewski. W sensie Daniel stwierdził, że musiał stawić czoła zbyt wielu przeciwnościom losu i że to znak, aby nie walczył. Ciężko powiedzieć, czy rzeczywiście w to wierzy, czy to kolejna wymówka, ale te słowa najbardziej uderzyły w Roberta. Tutaj wraca sprawa umów, terminów, zobowiązań i tak dalej. No po prostu stwierdziłem, że ta kontuzja to jest jakiś znak od Boga, że mam po prostu tam nie iść. No i poinformowałem Fame, że nie będę walczył w ogóle. Że to nie jest też przeciwnik, którego się pisałem. No umówmy się, Pasut to nie jest Paris, czyli moje marzenie. Jak zaczyna się taka argumentacja, to ja już się naprawdę wkurzyłem, no bo to nie jest argumentacja, jak dwójka dorosłych ludzi się na coś umawia. To ja nie chcę słuchać, że znaki, symbole,
Księżyc jest nie w tej fazie, mnie to nie obchodzi za bardzo. I powiem wam, że rozumiem frustrację Pasuta, ale z perspektywy widza mam takie podejście, że jak Majewski nie chce walczyć, to niech nie walczy. Już niezależnie, czy faktycznie zmienił podejście, czy miał kontuzję, czy się boi, czy fusy w kawie tak mu przepowiedziały, nie chce to nie. Być może mocne słowa Pasuta wiadomo mu na ambicje i zmieni zdanie, ale ani na to nie czekam, ani na to nie liczę. Jak byłaby taka walka, to fajnie, jak nie ma, to trudno i żyje się dalej. Czekałem na face to face Natana Marconia z wiejskim koksem, bo byłem ciekaw, jaką twarz przyjmie tym razem gość znany z symulacji plucia na płatki fagaty. Tym razem Natan uznał, że nie będzie tyle przepraszał, że nie spuści głowy po sobie, tylko postawi na ostrą dyskusję. Zastanawiałem się, jak podejść do tego tematu, bo znowu można by zrobić montaż niespójnych poglądów, ale zamiast tego mówię po prostu najważniejsze rzeczy, które wyłapałem. I może to wszystko wyglądałoby inaczej, gdyby Marcin posłuchał rady wujka Boxdela. Zanim wystrzelisz, stary, z czymś jak karabin, nie? To spróbuj się zastanowić i nie być tak błyskotliwym, nie? Tylko przechmij sobie, bo ja miałem podobny kiedyś problem, że gadałem bez pomyślunku i to mi się odbijało czkawką, a teraz staram się robić tak, żeby już kminić, stary, sobie, wiesz, co będę chciał. To samo ludzie. W słowach Boxdela jest dużo prawdy, bo odbieram Natana jako gościa, który uważa sam siebie za bardzo inteligentnego, wygadanego i cwanego, tylko to wyobrażenie nie wytrzymuje starcia z rzeczywistością. Wchodzenie w zdanie, zanim ktoś dokończy, zgadywanie, co ktoś chce powiedzieć, albo stwierdzenie, że być może jest zbyt inteligentny na terapię, wskazują, że coś w tym jest. Wskazuje na to również jego nowa koncepcja na ogarnięcie zadymy wokół własnej osoby. Tym razem Natan przedstawił siebie jako mistrza intrygi, który wzbudza zainteresowanie, nabija zasięgi federacji i niemalże wszystko to przewidział. Pisz Fame MMA, kto ci wyskoczy teraz? Kto ci wyskoczy? No właśnie. No ale jakoś tak zasięgi... Zawodnicy jacyś? To federacja na tym korzysta, na tym, co się teraz dzieje. To wystarczy trochę w internecie być, aby no, wiedzieć o takich rzeczach. To czemu nie, nie zrobiłem w końcu tych testów. No ale chciałeś, no czego? No tak. I widzisz, wywołałem kontrowersję tym u ciebie. Ty o tym mówisz teraz, ludzie o tym piszą. Aha. I przeinaczyłeś strasznie bieg zdarzeń. Czemu? Czemu? Ponieważ powiedziałam, że właśnie dzięki hejterom, którzy zastanawiają się, kurde, on powiedział, że nie opłaca mu się zrobić tych testów. Kurde, on powiedział, że sam zrobi testy. Hejterzy hejtują i to dociera do osób, które moją ale postać w przyszłości zobaczą i którą może polubią, jeżeli zacznę robić już rzeczy, które niedługo wdrążę. A dużo ludzi A co gada. Ci napisałem na początku, tak, że to będę... To doceniam z perspektywy starego gościa, który, wiesz, lubi zadymę i tak dalej. A więc najpierw Natan mówił, że chce być sobą, później stwierdził, że szuka, kim naprawdę jest, później wszystkich przepraszał za błędy, a teraz tworzy iluzję, że to wszystko dla zasięgów. I powiem wam, że ta ostatnia, najnowsza wersja jest najgorsza, najbardziej arogancka i cyniczna. W ten sposób budował zasięgi na hejterach, ale jednocześnie bawił się uczuciami swoich wiernych widzów. Osobiście nie wierzę, że to zaplanował, tylko po prostu kolejny raz nieudolnie próbuje ratować sytuację. A w ogóle chciałem się zapytać, czy szanuje swoich widzów, tak? Co? Nie. Nie? Nie. Zakładam, że ta odpowiedź była ironiczna, ale biorąc pod uwagę jego aktualną sytuację, to jej tak ryzykowna. Być może równie ironiczna była odpowiedź na temat dopingu. Boxer wprost zapytał, czy Natan stosuje jakiś doping i usłyszał, że nic to jest zakazane. Tutaj miałem flashback z odpowiedzi Dubiela, który odpowiedział dokładnie w ten sam sposób. Znaczy to tyle co nic, bo Fame MMA nie ma zakazanych środków. Czy coś bierzesz? Co? Przepraszam. Czy coś bierzesz aktualnie? Nic, co jest zakazane. Okej, okay. Czyli w sensie inaczej, czy stosujesz środki dopingowe? Nic, co jest zakazane. Okej, okay. No i przy tym oświadczeniu na razie zostaniemy. Ja stosuję suplementację, podobnie jak każdy zawodnik Fame MMA. Jak wiewiór. Tak. Szczęka rośnie wprost proporcjonalnie. Natomiast nie stosuję żadnej suplementacji, która byłaby prawnie zakazana przez federację. Teraz powiem wam moją teorię. Jeśli ogląda to ktoś ze świata fitnessu, to proszę o komentarz, czy to ma sens. Myślę, że zawodnicy unikają jasnego przyznania się do dopingu z lęku przed utratą deali z firmami od suplementów i odżywek. Tak się składa, że zarówno Dubiel, jak i Natan współpracują z takimi firmami i być może byłoby im to nie na rękę, gdyby wprost powiedzieli, że stosują doping. Jakby nie patrzeć, to trochę ujmuje tym niesamowitym suplementom, które mają tak magicznie wpływać na budowę masy mięśniowej albo chudnięcie. No ale to tylko teoria i może jest błędna, jak ktoś ogarnia, to dajcie znać. Natomiast wisienką na torcie było dosłownie face to face, gdzie Natan już totalnie się zbłaźnił. Kłamca, manipulant. A podoba ci się? Nie podoba mi się. Szkoda. Nie wiem, jakie mogę cechy jeszcze na niego wymyślić. Nic mi nie przychodzi do głowy. Sprawdzałem tylko, czy da, czy nie. Tylko byś dotknął to... To co, homofob jesteś? Wyjątkowo ciekawa filozofia, gdzie brak chęci na pocałunek od obcego gościa jest według Natana oznaką homofobii. No ale on przecież znowu sobie żartował i wiecie, ironia i w ogóle, a my głupi tłum nie rozumiemy, o co mu chodzi. Generalnie jak ktoś miał złe zdanie o Marconiu, to po tym face to face tylko się w tym utwierdził, a jak miał dobre, to powinien się zastanowić, czy rzeczywiście warto. Przeglądając internet, trafiłem na ciekawy artykuł, z którego wynika, że od nowego roku nastąpią zmiany w prawie, które zakażą influencerom reklamy specjalistycznych sprzętów medycznych. Brzmi to tajemniczo, ale kryje się pod tym zakaz promocji np. zabiegów opartych
opartych na kwasie hialuronowym, czyli m.in. powiększania ust. Jak przypomina prawo.pl, od 1 stycznia 2023 wejdą w życie przepisy, które zakażą reklamy sprzętów specjalistycznych, w tym implantów oraz wyrobów opartych na laserze czy kwasie hialuronowym. Zakaz dotyczy także reklamy w social mediach, a więc przez influencerów. Za jego złamanie grozi kara do 2 milionów złotych. Mówię o tym, bo aktualnie panuje moda na poprawianie swojego ciała takimi czy innymi zabiegami medycyny estetycznej. Głównie influencerki masowo powiększają usta, albo już może nie tak często, powiększają piersi. Zwykle jest to związane z reklamą danego gabinetu, gdzie barterowo jest ustalany zabieg za reklamę. Od nowego roku może być to zakazane i to pod groźbą kary nawet do 2 milionów złotych. Dokument ten wprowadza zakaz reklamy sprzętów specjalistycznych, w tym implantów, wyrobów opartych na laserze czy kwasie hialuronowym i to nie tylko w tradycyjnych mediach, ale także w internecie, social mediach. Zakaz obejmie więc także działalność influencerską. Tak więc jeśli jakiś influ planował tego typu współpracę, to lepiej się pośpieszyć, bo od nowego roku mogą być z tym problemy. Patrząc pod kątem samej reklamy, uważam, że to dobry ruch, który zatrzyma falę promocji tego typu zabiegów. I na koniec taki zbiorczy news różnych doniesień związanych z ekipą. Po pierwsze, Fliz ogłosił, że ruszają zgłoszenia do kolejnej edycji Twoje 5 minut. Jest to program, z którego zrodziło się Gen Z, czyli aktualnie jedna z lepiej, jak nie najlepiej prosperujących ekip na polskim YouTubie. Karol postanowił wyłonić kolejnych ludzi z potencjałem na znanych influencerów, więc jeśli ktoś z Was czuje się na siłach, to pod jego filmem jest link do formularza. Oprócz tego zwycięzca ma otrzymać 100 tysięcy złotych, ale nie od tak do ręki, tylko w kontraktach reklamowych. No więc proszę Państwa, co trzeba zrobić, żeby wziąć udział? Bardzo to jest proste. Trzeba mieć na pewno 18 lat, trzeba móc się przeprowadzić albo mieszkać już w Krakowie. Trzeba mieć zajawę do tworzenia treści w internecie, na YouTubie, na Instagramie, na TikToku, gdziekolwiek. Być na pewno otwartą, sympatyczną osobą, która ma dużo energii i chce po prostu w tym świecie influencerów coś namieszać. Druga sprawa to żart trąby w jednym z komentarzy. Chodzi o koszulki FC Barcelony, na których pojawiło się logo w kształcie sowy. Oczywiście była to zaplanowana akcja we współpracy z Rejkiem, o czym też klub poinformował chociażby na swoim profilu na Twitterze. Część osób dla żartu skojarzyła to ze słynnym logo Versów i na tej podstawie powstała inna wersja, że niby to Werka współpracuje z Barsą. No i post ten skomentował Trąba, który również dla żartu nawiązał do dramy z logo i francuskim artystą, co spotkało się raczej z krytycznym odbiorem. A Francuz zgodę wyraził? A widzę, że zażartować już nie można, co? Odpowiadając dla niektórych tutaj, będąc w ekipie, raczej śmiać się publicznie z jej członków nie jest chyba okej. Jak już przy Twitterze jesteśmy, to Verso założyła swój oficjalny profil, także jeśli obserwowaliście jeden z jej fejkowych profili, to w końcu powstał ten legitny. Z tego co zapowiedziała Werka, to możemy spodziewać się cringe'owych wpisów. Oficjalnie żałuję, że mnie namówił na Twittera, bo ja serio mam tendencję do takich cringe'owych czasami tekstów i ja już Kara mówi, napisz coś normalnego na początek, ja się witam, a ja mówię, no to ja może napiszę tak, cześć, jestem tu nowa i tak dalej, no a Kara tak już patrzy i miałam taką minę taką. Więc no, zapraszam na mojego Twitterka, w takim razie czasami pojawi się coś cringe'owego. I to wszystko, co przygotowałem dla Was w tym odcinku. Widzimy się już niedługo, planuję też zrobić streamek na Twitchu, także śledźcie moje social media, głównie Twitterka, bo tam się udzielam i widzimy się już niedługo.